Jak śpiewa Amy Winehouse? Jaki był jej głos? Niezwykle charakterystyczny, do tego stopnia, że w ogóle uważam ją za artystkę przełomową. I dla mnie jakby weryfikacją tego jest to, że po niej po prostu były klony. Każda dziewczyna chciała śpiewać jak Amy Winehouse, wyglądać jak ona. Przez długi czas po prostu każda wokalistka próbowała śpiewać podobnym głosem, takim trochę szerokim, zachrypniętym, z taką blazą, ja to nazywam, trochę takiego odniechcenia. No ale ona była wyjątkowa rzeczywiście. Ona to miała naturalne. Inne wokalistki próbowały już być jak. Czy idąc teraz na ten film, ma Pani jakieś obawy albo nadzieje związane z tą postacią i z tą powieścią? Jestem bardzo ciekawa takich filmów biograficznych, zwłaszcza o artystach. Jako osoba, która jest blisko muzyki, też patrzę na te wszystkie niuanse i jestem wyczulona na pewne sztuczności w dialogach, w pokazywaniu pewnych rzeczy, więc bardzo jestem ciekawa, bo na przykład Bohemian Rhapsody, który był niby świetnym filmem, no w dialogach na przykład no czułam taki totalny zgrzyt, było to dla mnie takie no sztuczne, jako osoby trochę z tamtej strony, z innej strony. Ale nie mam żadnych oczekiwań, jestem otwarta, bardzo jestem ciekawa i cieszę się, że też sobie przypomnę jej piosenki. Mam nadzieję, że taki też jest zamysł tego filmu, żeby po prostu kultywować pamięć o artystce. Ostatnie pytanie. W takim razie, który film o muzyku bądź muzyczce, piosenkarce nie miał żadnych fałszy? Czuła Pani, że w jeden do jednego oddaje prawdę o tym świecie? To może to zaskoczę, bo to nie jest film konkretnie o jakimś muzyku czy gwieździe minionej, tylko jest to film, nie pamiętam tytułu, w którym główną rolę grała Meryl Streep i ona grała rolę takiej... Boska Florence? Nie, ale to też było dobre, to było wspaniałe, to było mistrzowskie, tylko że tutaj bardziej mówię o takiej sytuacji pokazywania muzyki. Ona grała tam taką rockmenkę. Przepraszam za ułomność swojej pamięci, ale ten film po prostu dla mnie był genialnie zrobiony pod względem no, oddania tego, co się dzieje, no, tej gry pomiędzy muzykami, tej prawdy. I liczę, że tutaj też tak będzie, ale nie wiem. Dziękuję bardzo.